chyba z aluminium. Na flaszkę styknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co by pani zrobiła, gdyby pani wygrała 13 milionów? Zgłupiałabym. Na pewno bym kupił jakiś taki statek. Statek jakiś wojenny. Co byś kupiła, Tosia? Co ci kupić za 13 baniek? Ja może za nią powiem. Na pewno jeszcze jednego kucyka. Ja to bym sobie na pewno kupiła dom. I wyprowadziła się stąd, z tego podwórka, chociaż jestem tu od dziecka, zdewastowane, zniszczone, ludzie nie dbają, także trzeba uciekać. Jesteśmy z Bułgarii. Wow. Pięć samochód kupię. X5, BMW, Ferrari, Mercedes i Lamborghini. Bym kupił sobie jeden samochód, jedna dziewczyna, fajna. Ale byś kupił tą dziewczynę, czy... jeden duży magazyn, taki, wiesz... Dzieciny. Jak Carrefour. Taki dla ludzi. No. Z warzywami może, z ciuchami. No. W moim miasteczku brakuje takie, tak bardzo komfortne. No, chciałbym otworzyć nową restaurację w swoim kraju. Przeznaczyłbym do banku PKO. Wszystko bym, proszę pana, włożył do banku. Wiadomo, wie pan, podejmuję. Robotę rzucam i wie pan, jeżeli jest procentów, tam płacą do banku i tak dalej. No. Wyjechałbym. Na Chorwację. Na plaży cały czas był, no. Opalał się, no. Wyjechałbym do Las Vegas, zagrała tam sobie w kasynie. O, stary, słuchaj, no na pewno bym się do baru zabrał teraz. No nie wiem, ty wiesz, ale bym coś odpierdolił na pewno. Jakąś myszkę bym sobie kupił taką konkretniejszą. Z koleżką bym taki dzień, wieczór bym sobie spędził, że no proszę. I ciebie też bym zabrał, no bo zagadałeś mnie. I kamerzystę też. O, patu. O. Dlatego? Nie wiem, no. Ale wiesz co? Za ostre pytanie, jak dzisiejszy dzień. Nie? Okej. 30 baniek, to tak. 13. Koks. I te inne, wiesz. Rock and roll. Dziesiątek. No. Okej. Szczerze? Co byśmy z Mara zrobili z tym hajsem? No. I browar. To na pewno.